Na program zaprasza sponsor, organizator wyścigów konnych na torze Służewiec. Dzisiejszy goniec służewiecki wyjątkowo w kobiecym wydaniu, czyli o najpiękniejszych atrakcjach toru wyścigów konnych. Jak powiedział Honoriusz Balzac, do niekwestionowanych kanonów piękna zalicza się kobietę w tańcu i konia pełnej krwi w galopie oraz fregatę pod żaglami. Na służewieckim torze wyścigów konnych trudno o fregaty, ale piękna z pewnością tu nie brakuje. Oto bożyszcze sezonu, Ogier Caccini w pełnej krasie, czempion i triumfator tegorocznych derb. I nie mniej utytułowany Wabank, czterolatek, który galopem rozbił bank. Nagród. Lipcowe wyścigi zgromadziły nie tylko najpiękniej galopujące konie pełnej krwi angielskiej w tej części Europy, ale i elegancko ubraną widownię. Tutaj ludzie chętnie przychodzą, bo można się elegancko ubrać, zrobić sobie taki wyjątkowy dzień dla pań, ale też dla mężczyzn. Można właśnie założyć sukienki, kapelusze, garnitury. Też wiem, że część osób się tak przebiera na modę warszawską. Wydarzeniem każdego sezonu jest konkurs damskich kapeluszy, które na wyścigi ubierają damy w każdym wieku. Ja mam przyjemność być w składzie w jury od kilku lat i widzę, że coraz cieszę się, że coraz więcej kobiet przychodzi w nakryciach głowy i są to coraz bardziej odważne i przemyślane stylizacje. Mnie sprawia przyjemność noszenie kapelusza i ja zawsze, jak jestem na wyścigach, noszę kapelusz i wszyscy są przyzwyczajeni, że ja jestem w kapeluszu. W tym roku panie szukały ciekawych rozwiązań w stylizacji. Nakryciami głowy były wazon kwiatów z motylkami, pyszny torcik w miętowych odcieniach, a nawet okazało się, że można mieć na głowie figurę osiodłanego rumaka. Całość nie tworzy sam kapelusz, ale i dobrana odpowiednia sukienka, dobrana odpowiednia torebka, buty, a więc cały strój. I dzisiaj właśnie mamy ten konkurs doroczny podczas gonitwy derby 2016. I miejsce pierwsze pani Irena Melniczuk. W wyścigu pomysłowości damskich kapeluszy zwyciężyła, jak zwykle, niezawodna klasyka. Jestem pierwszy raz tu na wyścigach, więc takie wyróżnienie to no, niesamowita przyjemność i ogromne emocje. Także przepraszam, że może nie potrafię o tych emocjach więcej coś powiedzieć, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne. Na Służewcu nie brakowało ekstrawagancji. Były i złote pantofelki, jedwabne kreacje i pióropusze. Stali bywalcy dbają o szyk. Modowe wpadki na służewieckim torze grożą wizerunkową dyskwalifikacją. Mnie na przykład przeraża, dobrze, że w tym roku nie widzę, ale jak było ciepło, to widziałam panów w krótkich majtkach i w t-shirtkach. No jednak ja bym nie wpuszczała na wyścigi takich panów, nawet jeśli byłby to właściciel konia. Na torze służewieckim wyścigi ruszą od soboty 23 lipca z gonitwami o nagrodę Syreny i Dorpata. W niedzielę 24 lipca czeka nas kolejna wielka gratka dla miłośników piękna. Tegoroczne derby koni arabskich. Panie, jak zwykle, mile widziane w kapeluszach. Na program zaprosił sponsor, organizator wyścigów konnych na torze Służewiec.